Chciałbym bardzo serdecznie przywitać no, Was wszystkich. Tak się składa, że w Zbożu w Podkowie Leśnej, tak podczas nabożeństwa, nie miałem okazji bywać często, bardzo rzadko. Byłem tutaj ostatni raz dwa lata temu podczas ordynacji Pastora Piotra Stachurskiego, a wcześniej było to Wtedy, kiedy się tutaj jeszcze uczyłem. Tak się składa, że pierwszy raz trafiłem do tego zboru, do seminarium, równo 30 lat temu. Wtedy rozpoczynałem naukę. Miałem okazję poznać wielu wspaniałych braci, wiele wspaniałych sióstr, ale wielu z Was nie znam, bo, no bo tak już musi być. Jest Was Dużo zupełnie nowych, nowych osób, które tworzą ten zbór, ale myślę, że z Bożą pomocą będziemy mogli się poznawać i, i, i naprawdę współpracować dla, dla chwały naszego Pana. Jeżeli mogę, to chciałbym jeszcze zanim zaczniemy rozważać Boże Słowo, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy pomogli mi tutaj już pierwszego dnia, kiedy się przeprowadzaliśmy razem z rodziną. E Poprosiłem starszego zboru, jednego ze starszych zboru o to, żeby no, zachęcił kilka osób do pomocy przy wnoszeniu różnych rzeczy do domu. I byłem naprawdę zdumiony, bo tego dnia, kiedy przyjeżdżali coraz to nowi bracia, nie tylko bracia, też byłem zadziwiony naprawdę tym, że, że przynajmniej 15 osób przyszło do pomocy. Było to naprawdę piękne, takie, takie wzruszające. Nie wiedziałem, czy te osoby, które noszą moje paczki, to są sąsiedzi, którzy ulitowali się i nam pomagają wejść do domu. Coraz to nowe osoby, których nie znałem z imienia. No, tak było. Ale wszyscy robili to tak sprawnie, tak dzielnie, młodzi i potężnie silni. No, naprawdę, sam nie byłbym w stanie tego zrobić. Tak trochę żartowałem, a trochę na poważnie rozmawiałem z żoną, mówiąc po kilku paczkach, które sam przeniosłem. Że gdybym miał to zrobić to do końca, to bym tego dnia chyba nie przeżył. Ale taka pomoc i, i, i tak naprawdę bardzo serdeczna pomoc była dla mnie naprawdę takim czymś niezwykłym, już na samym początku. Nie Bóg was błogosławi. A teraz chciałbym, abyśmy rzeczywiście już rozważali Boże Słowo. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze te słowa, które były czytane na rozpoczęcie tej części nabożeństwa. One nie są przypadkowe. Zwykle w jakiś sposób korespondują z rozważaniem, które jest później, ale są pieśni, są modlitwy, i czasami gdzieś uciekają. Ale apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian pisał, że obietnice Boże, ile ich było w nim, w Chrystusie, znalazły swoje tak. To jest piękne. Że wierzymy w Boga, który jest Bogiem żywym, wierzymy w Boga, który potrafi wchodzić w jakieś bardzo bliskie relacje z ludźmi, z nami, który potrafi obiecywać nam różne niezwykłe rzeczy bardzo często, i wszystkie obietnice, które składa, w nim, w Chrystusie, znalazły swoje tak. Bóg swoich obietnic dotrzymuje, spełnia je. My do tego nie jesteśmy tak na co dzień przyzwyczajeni. Kiedy słyszymy obietnice, które składają nam inni, ludzie, to czasami już na samym początku mamy wątpliwości. Dlaczego? Bo się znamy. Są takie osoby, które, które gdy mówią: Umówmy się, przyjdę na godzinę 15, to jesteśmy pewni, że nie będzie to 15, a może nawet nie 15:15. 15. Są też takie osoby, które gdy mówią będę o 15, są o 14.55. Też ich znamy. A więc to nie jest tak, że ludzie nie dotrzymują obietnic, ale kiedy patrzymy na to, co mówią ludzie, nie zawsze możemy temu do końca ufać, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale dzisiaj rozważamy słowo Boga. Mówimy o Bogu, który gdy mówi, to swoje obietnice spełnia. Chciałbym, abyśmy z Bożą pomocą rozważali dzisiaj jeden rozdział. Ósmy rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Myślę, że trudno znaleźć taki rozdział w Piśmie Świętym, który zawierałby równie dużo takich dobrych wiadomości o tym, co Bóg zrobił i robi dla nas. I wiem jedno. Że kiedy potrafimy zatrzymać się przy tych obietnicach, kiedy przyjmujemy je jako słowa, które są prawdziwe, wypowiedziane do mnie, to wiem, że moje życie może nabrać takiego prawdziwego wymiaru tego, na czym Bogu naprawdę zależy. Pierwsza obietnica, o której czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian w ósmym rozdziale, mówi o tym, że Jesteśmy wolni od potępienia. Nie wiem, czy żyjemy z taką myślą, jestem człowiekiem potępionym. Może już nie musimy. Ale apostoł zaczyna ten rozdział mówiąc: Przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albo wiem, czego zakon nie mógł dokonać. W czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bóg na samym początku człowiekowi mówi: Nie ma żadnego potępienia, zaznaczając. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Z tym, że my mamy świadomość tego, że ten list nie rozpoczyna się od tego urywka Biblii. Kiedy apostoł Paweł ten list wysyła do zboru w Rzymie, wyobraźcie sobie taką chwilę, bo było takie nabożeństwo, podczas którego przyszedł być może starszy zboru i powiedział: Otrzymaliśmy list od apostoła. Nie wiem, jak wyobrażacie sobie to nabożeństwo, ale z całą pewnością nie było tak, że każdy mógł teraz wziąć do ręki kopię tego listu i sobie śledzić ten list wtedy, kiedy czytał być może starszy zboru. Tak nie było. Prawdopodobnie stanął ktoś i zaczął czytać. 16 rozdziałów. Czytaliście kiedyś list do Rzymian cały, tak od początku do końca? Niektórzy mówią, że tak, inni inni nie dają znać po sobie, co myślą. Ale często myśli się w taki sposób: list do Rzymian, 16 rozdziałów, tak trudny list, od razu go przeczytać? Przecież to trzeba studiować. Tak, trzeba. Ale wyobrażam sobie, że tego pierwszego dnia, kiedy ten list dotarł, po prostu ktoś stanął i zaczął czytać. Nie znali Pawła. Paweł tam jeszcze wcześniej nie był, przedstawił się, a później zaczął mówić takie rzeczy, które mogły, mogły trochę zaboleć. Bo list do Rzymian był kierowany do ludzi, do zboru, który składał się na pewno z tych, którzy mieli swoje korzenie w pogaństwie. Byli też tam tacy, którzy mieli swoje korzenie no, w, tych, w tym narodzie, który miał przodka Abrahama. I musieli usłyszeć między innymi takie słowa, że ci, którzy mają korzenie w pogaństwie, mają za sobą bardzo nieciekawą historię, bardzo nieciekawą przeszłość. Apostoł mówi: Na przykład, to, co o Bogu wiedzieć można, dla nich jest jawne. Bóg im to objawił. Niewidzialna Jego istota. Wiekuista jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach, poznane umysłem, ale, nieco dalej mówi, oni znikczemnieli w swoich sercach. I wymienia całą listę tych różnych grzechów, które można przypisać ludziom, o których teraz mówi. No nie wiem, jakbyście się czuli, gdybyście należeli do tej grupy ludzi w tamtym zbożu. Być może niektórzy byli podenerwowani i mówili sobie, po co o tym w ogóle mówić. Być może byli tacy, którzy mówili: Przykro mi strasznie. Ale ci, którzy pochodzili z innych kręgów kulturowych, Żydzi tamtych czasów, być może siedzieli na to nabożeństwie i w tym momencie mieli bardzo zadowolone, zadowolone miny, mówiąc: No tak, my zawsze to wiedzieliśmy. Ale apostoł Paweł przechodzi dalej. Czytamy drugi list, drugi rozdział, w którym apostoł Paweł mówi: A wy. Wy, którzy pochodzicie z narodu żydowskiego, jaką macie historię? Ja nie będę opowiadał tego, co tam jest opisane. Wiem jedno. Apostoł uderza naprawdę mocnym argumentem, mówiąc Wy często żyjecie tak, że z Waszego powodu poganie bluźnią imieniu Bożemu. Ła! Wow. Nieprzyjemnie się zrobiło. Ale być może, być może to była ta chwila, w której i Żydzi, i poganie kiedyś, dzisiaj już chrześcijanie zaczęli z wielką uwagą słuchać. Wiecie, tak to już jest, że często na nabożeństwie potrzeba trochę czasu, żeby zacząć naprawdę aktywnie słuchać. Czasami przychodzi taki moment takiej, jak to można nazwać, takiej świętej ciszy, kiedy naprawdę wiem, że chcę, żeby, żeby dotarło do mnie wszystko, bo wydaje mi się, że jest ważne. Paweł kontynuował i powiedział: Tak naprawdę, wiecie, tu nie chodzi o to, czy pochodzicie z Żydów, czy z Pogan. Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Błogosławiona chwila, kiedy człowiek uświadamia sobie w życiu, że tak jest. Czy to jest przyjemnie uświadomić sobie to, że jestem grzesznikiem? Słaby, że zawiodłem Boga, że często zawodziłem ludzi. To nie jest przyjemne. Ale nic dobrego w życiu człowieka się nie wydarzy, jeżeli nie przejdzie przez ten etap. Niektórzy ludzie być może gdzieś tam budowali swoje poczucie, lepsze samopoczucie, przez to, że brali do ręki Słowo Boże, że przytaczali chociażby to, że znają dekalog. Że starają się być posłuszni, byli tacy bardziej moralni niż inni. Ale apostoł Paweł, szczególnie w liście do Rzymian w siódmym rozdziale, mówi, że tak naprawdę jest to bezpodstawna chluba. On mówi: Ja wiem, że zakon jest duchowy, a ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Ja wiem, co jest dobre, ale wykonania tego, co dobre, brak. Ale do czego zmierzam? Kiedy mówimy o poselstwie chrześcijańskim, ono powinno być pełne nadziei, natomiast przez szereg rozdziałów apostoł Paweł, i to jest ciekawe, człowiekowi trzeba wytłumaczyć. Trzeba wtłoczyć do głowy nie na siłę, ale, ale licząc na to, że Duch Święty zadziała, żeby wdbić człowiekowi w głowę taką jedną myśl: Człowieku, masz problem. Jesteś zniewolony. Jesteś grzesznikiem. Jesteś na drodze, która tak naprawdę prowadzi do śmierci. W pewnym momencie apostoł, chyba jest wyrazicielem ludzkości, mówi: Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Któż? Ciekawe. Myślę, że nie czytamy listu do Rzymian. Będąc myślami w czasach, które były 2000 lat temu. Ilu to chrześcijan dzisiaj patrzy na swoje życie i nie są zadowoleni z tego, jak to życie wygląda? Wiecie, ja na przykład powiedziałem o tym, że byłem tutaj pierwszy raz 30 lat temu. 30 lat temu przyjąłem Chrzest Święty. I gdyby tak dokonać analizy, jakim człowiekiem jestem, nie będę się chwalił. Wielu ludzi nie zatrzymuje się na tym etapie bo można powiedzieć, no tak, no, no nie było lepiej, ale z całą pewnością ten rok będzie przełomowy i moje życie będzie naprawdę zupełnie, zupełnie inne. Macie tak? Myślę, że wielu ludzi, kiedy patrzy w przyszłość, myśli o przyszłości, dochodzi do przekonania, że jeżeli do tej pory jest tak, to może wcale w przyszłości lepiej nie będzie. Nędzny ja człowiek. Wiecie, to takie słowa nie padają, żeby udramatyzować ten list. Tu nie chodzi o to, żeby podbić nastrój. To jest prawdziwa myśl o mnie, zagubionym na ziemi człowieku. Ale oczywiście apostoł Paweł nie mówi tego wszystkiego po to, żeby ludzi wystraszyć. Ani Rzymian, ani nas. Apostoł Paweł nie mówi tego wszystkiego po to, żeby zostawić nas bez nadziei. I dlatego zwraca uwagę naszą. Tamtych ludzi na Boże obietnice, które mówią o tym, że Bóg tak naprawdę wiąże z nami zupełnie inne plany. Ma dla nas naprawdę rzeczy niezwykłe. I dlatego wracam do tego, co mówi apostoł Paweł: Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma potępienia. Nie ma? Nie ma dla nas potępienia? Dalej nie wiem, o czym myślicie. Wiecie, że czasami padają słowa w Biblii, one wybrzmiewają, a ja zastanawiam się na, na pewno: Czy Bóg, kiedy wypowiada te zdanie ustami Pawła, on stwierdza, czy pyta? On stwierdza. Wiecie, kiedyś ktoś napisał takie mądre zdanie, prosta myśl, która mówi tak żebyśmy nigdy w życiu nie stawiali znaków zapytania tam, gdzie Bóg stawia kropkę. Bóg mówi prostą rzecz: nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie musimy czuć się przytłoczeni poczuciem winy. Nie musimy martwić się o przyszłość. Nie dlatego, że nagle staliśmy się kimś wyjątkowym, bo ja jestem dalej sobą, ale trzeci wiersz mówi: albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Ile to razy mówimy o tym, że Chrystus przyszedł na Ziemię? Ile to razy mówimy o tym, że Chrystus umarł za nasze grzechy? Ile to razy mówimy o tym, że jest naszym zbawicielem? A ile to razy w konsekwencji tego dalej jesteśmy smutni, jakbyśmy tak naprawdę nie byli pewni. Już zbawione? A może jeszcze nie? Apostoł Paweł chce i prowadzi ludzi do bardzo pozytywnego myślenia, nie takiego bezpodstawnego. On mówi do ludzi, którzy są w Chrystusie: dla was nie ma potępienia. Nie ma. Nie jesteśmy już na drodze, która prowadzi do śmierci. Chrystus zwyciężył grzech, On jest Zbawicielem. I żeby w jakiś sposób uwypuklić pewne myśli, Przeciwstawia tutaj Paweł sobie takie dwie drogi życia. Mówi o dwóch prawach. Jedno prawo nazwał prawem grzechu i śmierci, a drugie jest to prawo ducha, które daje życie w Chrystusie. Wiemy o tym, czym jest prawo grzechu i śmierci. Grzeszę i umieram. Proste, straszne, ale w sumie proste. Bóg wprowadza w nasze życie zupełnie inny element. Mówi o prawie ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie. Możemy żyć na inny sposób. Przecież ofiara Chrystusa to nie jest jakieś wydarzenie tylko i wyłącznie. Z tym się wiążą potężne konsekwencje Boga, który ratuje świat. I nawet, jak tutaj czytamy, te słuszne żądania prawa w naszym życiu wykonują się. Nie dlatego, że ja jestem silny, ja będę to powtarzał bardzo często, ale dlatego, że Chrystus jest silniejszy niż grzech. Niż mój grzech. Niż twój grzech. Prawo ducha. Więcej mówi o tym od wiersza piątego, kiedy czytamy bo ci, którzy żyją według ciała myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha o tym, co duchowe, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, bo nie poddaje się, nie poddaje się bowiem Zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele Bogu, podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele. Lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w Was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w Was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Was, wtedy Ten, który Jezusa Chrystusa martwych wzbudził ożywy i Wasze śmiertelne ciała, przez ducha swego, który mieszka w Was. To jest kolejna obietnica. Jesteśmy pewni, że kiedy żyjemy z Chrystusem, to duch święty jest w naszym życiu. Że tak naprawdę działa w nas, że przez ducha świętego Bóg jest obecny w nas, kieruje nami, a gdy tak jest. No to prowadzi nas nową drogą życia. Zresztą, znowu tutaj Paweł przeciwstawia sobie takie dwie rzeczy: mówi o życiu w ciele, mówi o życiu w duchu. Jak żyjecie? To można doczytać. Kiedy apostoł mówi o życiu w ciele, to mówi tak. Może już nie będę przytaczał wersetów, gdzie to jest zapisane, ale w tym urywku między innymi jest powiedziane: Umysł takiego człowieka nakierowany jest na ciało. Prowadzi do śmierci. Taki umysł jest wrogi Bogu. No nie jesteśmy wrogami Boga. To dobre. Życie w ciele charakteryzuje się tym, że nie jest, człowiek nie jest i nie może być posłuszny Bożemu prawu. A życie w duchu? Mm, życie w duchu to coś zupełnie innego. Umysł nakierowany jest na sprawę ducha. Prowadzi do życia i pokoju. Duch Boży mieszka w nas. Jest powiedziane Chrystus mieszka w nas, nasz duch jest żywy. I także mamy obietnicę, że ten duch ożywi także nasze śmiertelne ciała. Wiecie to jest coś naprawdę niezwykłego. Ale przychodzi taki moment w życiu. Ja wierzę, że ten moment w życiu nastąpił już w życiu każdego z nas już nastąpił. Ale przychodzi taka chwila, kiedy zaczynam czytać o Bogu, zaczynam myśleć o Bogu. Trochę mnie to interesuje, trochę mnie to pociąga, trochę się tego boję, nie wiem, co zrobić. Ale przychodzi taki moment, w którym dochodzę do innego przekonania, myślę sobie, Panie Boże, ja już nie chcę tak żyć, nawet mając w, w, w Biblię w ręce. Ja chcę żyć z Tobą. Ja dosyć mam takiego życia bez Bożego pokoju. Ja dosyć mam życia w grzechu. Ja dosyć mam życia, w którym będę się bał, bo gdybym nie wrócił do domu, bo zginę, bo wypadek, bo to, co ze mną będzie. Boże, ja chcę żyć. Ja chcę żyć spokojniej teraz. I to jest taki moment, o którym chyba możemy powiedzieć, nawracam się. To już nie jest targowanie się z Panem Bogiem, jak to czasami bywa. Co mi się w tej Biblii podoba? Co mi się w tej Biblii nie podoba. Kiedy dotyka nas ten palec Boży, jest tak jak wtedy, kiedy opisane są wydarzenia w Dniu Pięćdziesiątnicy. Tłum ludzi, którzy miało tyle na sumieniu, wołali: mężowie, bracia, co mamy zrobić? Nawrócili się do Pana. Ich życie było naprawdę na zupełnie, zupełnie innym torze. To wcale nie oznacza, że kiedy się nawracamy, że kiedy Duch Święty już jest w naszym życiu, że więcej nie grzeszymy. Znaczy, dobrze by tak było. I tak jest. Ale nie zawsze. Jan, apostoł na przykład, mówi: Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale ponieważ wie, że jesteśmy dziećmi Adama i Ewy i chodzimy po tej grzesznej ziemi, to mówi: A jeśli by kto zgrzeszył? Mamy orędownika u Ojca. Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Znowu nadzieja. Znowu nadzieja dla człowieka, który ufa Panu Bogu. A więc czasami popełniamy błędy, przeżywamy różne trudności czasami z sobą, ale nie znaczy to, jednak znaczy to, że grzech już tak naprawdę w tym momencie nie jest u steru naszego życia. To Duch, to Duch Boży będzie teraz nami kierował. Inna obietnica. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście Ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście Ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Przepiękna ilustracja zbawienia. Jesteśmy ja jestem, Wy jesteście dziećmi Bożymi. On jest naszym Ojcem. Możemy do niego mówić, Abba, Ojcze. Czy na co dzień mówicie, używacie tego słowa, Ojciec? Dzieci mówią do Was, Ojcze? Nie, mówimy jeszcze inaczej. Skracamy dystans, prawda? Tato, tatuś. Bóg, który jest Panem wszechświata, mówi: Ja jestem Waszym ojcem. Niesamowita rzecz. Niezwykła rzecz. On nie tworzy dystansu. On nie utrzymuje dystansu. On wszystko skraca możliwie jak najbardziej. Możemy do Niego mówić, Ojcze. Gdybym powiedział, Tato, w uszach wielu z nas zabrzmiałoby to tak trochę dziwnie. Zawsze tak było, i w czasach Chrystusa, i teraz, że kiedy ludzie mówili tak blisko o Bogu, to wydawało się to takie trochę, no, zbyt poufałe, niedostatecznie godne. Ale przecież Bóg nas stworzył, to jest nasz Ojciec. Zobaczcie, jak mogę się czuć, wiedząc o tym, jako grzesznik. Czy Bóg przestaje być dla mnie Abba, Ojcem, kiedy robię coś złego? Czy kiedy Wasze dzieci Was zawiodą, bo coś zrobi nie tak jak trzeba, mówicie i pokazujecie drzwi? Co ja w ogóle mówię, prawda? Nikt z nas tak nie robi, a Bóg. Wiecie, dla mnie to są słowa niezwykłe. Znaczy ja wiem, że w życiu można mieć bardzo różne doświadczenia, jeżeli chodzi o relacje z rodzicami. Nie wszyscy, kiedy słyszą słowo tata ojciec, mają dobre skojarzenia. Niektórzy w ogóle nie wiedzą, kto to jest tata. Ale kiedy zaczynamy czytać Bo Biblię i zaczynamy czytać o Bogu. Dowiadujemy się o kimś, kto jest tak serdeczny, tak życzliwy, o Bogu, który nas ratuje, który nas wspiera, nas pomaga. On, on zbliża nas do siebie tak, jak to jest tylko możliwe. No to jest zbawienie. To jest zbawienie. Nasza więź z Nim jest niezwykle trwała. Zresztą, czytamy tutaj, że jeżeli jesteśmy dziećmi, mówi, to jesteśmy też ich dziedzicami. Wspaniała przyszłość, wspaniałe spotkanie z Panem Bogiem kiedyś w przyszłości. No, to jest też naprawdę niezwykła myśl. Chociaż, jak mówi apostoł Paweł, dzisiaj czasami wzdychamy jak to całe stworzenie, mówiąc, nie jest tu lekko, jest ciężko. Ale Bóg wiąże się z nami na dziś i na całą, na całą przyszłość. Albo poczytajmy o innej obietnicy. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ja wiem, że my, jako Adwentyści, potrafimy się modlić. Uczymy nasze dzieci modlić się. Ale tak naprawdę, oprócz tych oficjalnych modlitw, które czasami się uczymy, są takie relacje z Bogiem, które nawet trudno często ubrać w słowa. Wiem, co czuję. Zdaję sobie sprawę ze moich potrzeb. Zdaję sobie sprawę z działania Bożego, ale nie martw się. Zobaczcie, ile to razy czytamy w psalmach: Leżę na swoim łożu i wzdycham. Kiedy wzdychacie? No, kiedy jest ciężko. Ale Bóg rozumie. Bóg rozumie. Bóg nie dopomina się od nas teraz pięknych modlitw, wierszy, poetyckich. To nie o to chodzi. Niech będą. Jeżeli mogą wielbić Boga, niech takimi będą. Ale kiedy naprawdę jesteśmy w takich relacjach z Bogiem, bardzo osobistych, bliskich gdzieś tam na osobności, Bóg zna nasze myśli, zobaczcie. Nie ma problemów z dystansem, z porozumieniem się z Panem Bogiem. Duch Święty nas wspiera i w tym, ale nie tylko w tym. Dwudziesty ósmy wiersz mówi: A wiem, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Co nam Bóg obiecuje? Będę z Wami zawsze. Dobra to wiadomość? No bardzo dobra. Chyba, że ktoś nie szuka Towarzystwa Pana Boga. Ale Bóg zapewnia, tak jak tutaj czytaliśmy, że będzie działał dla naszego dobra i będzie to robił bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteśmy. Albo inna obietnica, przepiękna obietnica tego, że jesteśmy zwycięzcami. Jesteście zwycięzcami? Tak zapytam. Jesteście zwycięzcami jako chrześcijanie? Zobaczcie, często kiedy pada pytanie jesteś zwycięzcą, o czym myślę? O sobie. Muszę sobie... Uuu, dużo mi jeszcze brakuje. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami... To któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Zwyciężamy. Widzicie. My, jako ludzie, powinniśmy być bardzo skromnymi osobami na tej ziemi. Ale powinniśmy też ufać Panu Bogu. Zwycięzca. Wiecie, często kojarzy się to ze sportem. Jakie szanse dajecie sportowcy wtedy, kiedy nie wierzy w swoje zwycięstwo? No właśnie. Bóg nas tymi słowami nie dopinguje. To nie jest kwestia, wiecie, uwierz w swoje siły, masz w sobie potencjał. Nie. Tu jest powiedziane, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Pewne cele, niezwykłe, wyjątkowo jakieś wysokie poprzeczki. Bóg mówi, to jest dla nas. My nie musimy ciągle mówić: Jestem grzesznikiem, jestem nim. Ale jestem człowiekiem zbawionym, jestem nim. Jesteś zwycięzcą w Chrystusie? Tak. Czy na końcu tego zdania jest kropka, czy znak zapytania? Nie stawiajmy znaków zapytania tam, gdzie Bóg stawia kropkę. Tak po prostu jest. Co czytamy jeszcze? Albowiem jestem tego pewien. Że ani śmierć, ani życie, ani łowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. O czym te słowa mówią? Wiecie, jakże często słyszałem taki komentarz do tych słów ale my możemy od Boga odejść. Paweł tak nie kończy tej wypowiedzi, chociaż. Taka ewentualność istnieje. Czytamy tutaj o tym, że Bóg chce, abyśmy w tej więzi z Nim trwali zawsze. Ta więź jest trwała, nie do ruszenia dla tych, którzy są z Chrystusem. Wiecie, ja wiem, że można iść przez życie zbierając siły w sobie. Wiele pokoleń tego szukało, ale to jest droga donikąd. Nam Bóg proponuje coś zupełnie innego. Byśmy zaufali Bogu. Byśmy zaufali Jego obietnicom. Tych obietnic jest dużo w Słowie Bożym. Przecież nie tylko w tym jednym rozdziale. Ale Bóg chce, żebyśmy byli pełni ufności, że jeżeli Bóg coś robi, to robi skutecznie. Jeżeli mówi, że mogę gdzieś zwyciężać, to mogę. Jeżeli mówi, że mogę żyć w życiu pełnym pokoju, to jest to możliwe. Bo tym, który stoi za wszystkimi obietnicami, jest Bóg, a nie człowiek. Słowo Jego jest tak pewne jak sam Bóg, bo pochodzi z Jego ust. I gdy to rozumiemy, gdy potrafimy z wiarą przyjąć te słowa, wiem, że w moim przypadku tak jest. Moje życie się zmienia. Moje życie nigdy się nie zmieniało przez to, że ktoś mi powiedział: Taki powinieneś być. Moje życie nigdy nie zmieniało się wtedy, kiedy ktoś robił mi jakieś uwagi albo szturchańce. Natomiast, kiedy Bóg mówi: i obiecuje rzeczy czasami jakby poza zasięgiem. Gdy Bóg mówi, to nic nie jest poza zasięgiem. A gdy przychodzą wątpliwości, to pamiętajmy, abyśmy nie stawiali znaków zapytania tam, gdzie Bóg postawił kropkę. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. On obiecuje nam swojego ducha. On mówi, jesteśmy Jego dziećmi. On mówi o tym, że tak naprawdę, nawet jak nie wiemy, jak się modlić, nie ma problemu. Bóg wie i rozumie nasze myśli, nasze pragnienia, nasze dążenia. Że nie mamy w Osobie Chrystusa kogoś, kto nas potępia, niszczy. Jest to ktoś, kto nas zbawił, ratuje i czyni nas zwycięzcami. Jego więź z Nim jest, jest trwała. I dałby Bóg. Abyśmy naprawdę potrafili się koncentrować na tym, co rzeczywiście może poprowadzić nas dalej, a nie na tym, że jesteśmy grzesznikami. Od tego się zaczyna, ale Bóg chce, żebyśmy robili krok w stronę tego, który prowadzi nas do, do zwycięstwa. Nie tylko kiedyś, gdzieś tam daleko, a może niedaleko, ale żebyśmy mogli takie. Wyjątkowo błogosławione życie przeżywać dzisiaj, w tej chwili i w następnych i jutro, bo Bóg jest blisko każdego z nas już teraz. Amen.